Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam serdecznie w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych razem z Jerzym Koskiem, dyrektorem Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Witam bardzo. Gorący koniec roku w Filharmonii, bo już jutro w piątek pierwszy koncert, który zawsze mi się kojarzy z końcem roku i świętami, czyli koncert rotariański. Akurat nie jutro, tylko pojutrze, w sobotę. Jest taka tradycja, że koncerty rotariańskie są w sobotę. Zawsze te koncerty prowadził pan dyrektor Józef Wilkomirski. Tym razem poprosił, żebym ja prowadził orkiestrę. On natomiast będzie prowadził koncert słowem, będzie mówił do publiczności. I to, wydaje mi się, jest też bardzo ciekawa część tego koncertu. Jego opowieści są zawsze bardzo, bardzo trafne, ciekawe, interesujące i bardzo pouczające. Czy w tym roku tradycyjnie już również na początku będzie jakaś polska kolęda? Oczywiście będzie kolęda. Akurat w tym roku zaczniemy kolędą... Gdy śliczna panna? Gdy śliczna panna. Wyczytałem z pana oczu. Tak, tak, pan redaktor miał rację. Gdy śliczna panna, później będą... tytuł w ogóle tego koncertu to jest od operetki do muzykalu, czyli będą duże fragmenty z operetek i to będzie i Strauss, i to będzie Offenbach. W drugiej części będzie to Weber, będzie to Bernstein, także Lewe i parę jeszcze ciekawych muzycznych atrakcji, których teraz nie chcę zdradzić, żeby całkiem nie odkryć koncepcji, którą ułożył pan dyrektor Józef Wilkomirski. Ale wszystko będzie w takim nastroju świątecznym, a jednocześnie już wprowadzającym nas w nastrój karnawału, zabawy, uśmiechu. I w tym duchu chyba Filharmonia pozostanie do końca roku, bo dwa kolejne koncerty po tym rotariańskim, również pierwszy jest typowo świąteczny, drugi jest typowo karnawałowy. No tak. W następny piątek Orkiestra Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Kacpra Biruli wystąpi na koncercie pod tytułem Kolędy. Będą to kolędy w wykonaniu orkiestry oraz zespołu Spiritual Singers Band kierowanego przez Włodzimierza Szymańskiego. Znana marka. Znana, świetna marka, świetny zespół, świetne opracowania, bo kiedyś miałem okazję to już gdzieś podsłuchać. Także wydaje mi się, że wspaniały, wspaniały koncert. 20 grudnia, godzina 19. Kolędy świata w wykonaniu Spiritual Singers Band i Orkiestry Filharmonii Sudeckiej. Rzeczywiście z całego świata popłyną melodie? Tak. Z całego świata będą i polskie, i niemieckie, i amerykańskie. Zewsząd. Zewsząd. Każdy naród tworzył swojego typu kolędy, bo temat jest ogólnochrześcijański. I to akurat pan Włodzimierz Szymański opracował na swój zespół. Opracowane zostało to na orkiestrę symfoniczną i jest to bardzo, bardzo fajna muzyka. Zakończymy ten rok w Filharmonii hucznie, bo koncertem sylwestrowym. To także wyjątkowe wydarzenie podsumowujące jak gdyby wszystko to, co w Filharmonii się działo przez ten rok i to podsumowanie huczne. Huczne. W tym roku, 30 grudnia, czyli dzień przed samym Sylwestrem, chcieliśmy tak troszeczkę ułatwić niektórym naszym melomanom, którzy później musieli wybierać, czy iść już na zabawę sylwestrową, czy jeszcze można przyjść do Filharmonii. Nazwaliśmy ten koncert sylwestrowy Buenos Aires, Paryż i Nowy Jork. Dlaczego? Do udziału w tym koncercie zaprosiliśmy solistów, którzy będą grali i na akordeonie, na bandeonie, będzie śpiew, będzie fortepian oraz będzie para taneczna. A utworami będą tanga Piazzoli, muzyka francuska, a także muzyka amerykańska.
także piosenki Edith Piaf. Będzie to bardzo zróżnicowany program, też obiegający kulę ziemską. Także wydaje mi się, że będzie ciekawy. Staramy się na koncertach sylwestrowych zmieniać. Czyli nie tylko Sylwester, tak jak to się działo zawsze, czyli opanowany przez rodzinę Straussów i Lechara. Kiedyś mieliśmy operetkę, a teraz mamy taką mieszankę taneczno-piosenkową. No zobaczymy, jak melomani zareagują na to. Zresztą później zawsze w Nowym Roku mamy koncert noworoczny, słynną transmisję, prawda? Tak, 1 stycznia zawsze o godzinie 11 włączamy program drugi telewizji i oglądamy, co tam oni mają do powiedzenia we Wiedniu. W Złotej Sali Musikverein, co mają do powiedzenia. Tam jest przeważnie Strauss, przeważnie tak. Trzymają się tej tradycji. My akurat pozwalamy sobie szukać jeszcze innych rozwiązań. Przed nami więc 3 grudniowe koncerty Filharmonii Sudeckiej. A czy już wstępnie możemy zdradzić, jak będzie wyglądał przyszłoroczny repertuar? Czy znajdą się w nim jakieś wyjątkowe rodzynki w tym cieście muzycznym? 30 grudnia gramy koncert sylwestrowy, natomiast 31 orkiestra jedzie do Dzierżoniowa. I tam w sali Domu Kultury gramy koncert troszkę inny w charakterze, bardziej taki właśnie wiedeński, w oparciu o Straussa, o Kalmana, o Lechara, o takie właśnie utwory. Później kilka dni początkowych stycznia mamy wolne, a następnie, to jest 10 stycznia, wielka gala noworoczna. I tutaj mamy właśnie, to będzie właśnie taki klasyczny, operetkowo-strausowski program. Poprowadzi go Ruben Silva z udziałem solistów, śpiewaków. I tu będą właśnie słynne arie z oper, z operetek. Wszystko to, co nam się kojarzy właśnie z Wiedniem, ze Straussem. Z noworocznymi karnawałowymi balami po prostu. No więc właśnie. Tydzień później mamy koncert, nazwaliśmy go symfoniczny, chociaż w programie jest muzyka też odpowiadająca właśnie temu, pasująca do tego okresu właśnie karnawału. Bo dyrygentem będzie Cezario Costa, a solistą będzie Paweł Kowalski, pianista. Chciałem zwrócić uwagę na tego pianistę, bo to on ze mną wybierał nasz fortepian. On jest winny lub jego zasługą jest, że mamy taki fortepian. Zagra z Towarzyszeniem Orkiestry koncert Ravela na fortepian, a w drugiej części będzie uwertura Karnawał Dworzaka oraz suita Maskarada Haczaturiana, czyli też inna odmiana, ale o lżejszym charakterze. Natomiast 31 stycznia zapraszamy wszystkich na koncert życzeń, tak jak co roku. Jest specjalne urządzenie w holu Filharmonii, do którego można wrzucać swoje typy. I z tych wszystkich propozycji, które otrzymam od Państwa, wybierzemy, ułożymy program tego koncertu. Ułożymy to, w sumie Państwo ułożą koncert, my go tylko z przyjemnością zrealizujemy. Czy wśród takich propozycji mogłaby się znaleźć jakaś taka, która by Pana zaskoczyła? To już było w zeszłym roku. Pamiętam, że któregoś utworu, szczerze mówiąc, nie znałem. Musiałem się nauczyć, ale podjąłem się takiego zadania. Dałem możliwość słuchaczom do wyboru, więc musiałem się dostosować. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. No, mam nadzieję, że się będzie podobało. Zapraszam w ogóle do odwiedzenia Filharmonii Sudeckiej. Mamy już nareszcie wykończony cały hol, główne wejście do Filharmonii. Mamy czynną restaurację, mamy czynny kącik melomana, kawowy. Wszystko wygląda ślicznie, ładnie.
Także aż sam się cieszę, że teraz już można wchodzić do filharmonii i nie wstydzić się, że przemykamy między pojemnikami na śmieci i gdzieś tam jakimiś krążymy podwórkami. Nareszcie mamy porządne, fajne wyjście. Zapraszamy zatem do odwiedzenia Filharmonii Sudeckiej, bo okazji i w grudniu, i w styczniu naprawdę nie zabraknie. Zachęcamy też do głosowania na listę życzeń Wałbrzyszan, którą zrealizuje Orkiestra Sudecka, Orkiestra Filharmonii Sudeckiej z jego dyrektorem Jerzym Kostkiem, który był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.